Szczęść Boże. Jak się nazywasz? Jan Przepiórkowski. To co będziesz dzisiaj robił? Będę grał. A teraz najważniejsze pytanie. Jak pytałeś w co? No w co będziesz grał? W grę. Jaką? Tomb Raider. Na? PlayStation 2. Pięknie, Krzysztof. Yo! A ty jak się nazywasz? Ben. I grasz na? Ben. Jeszcze jest ten. Morder! To jest moja, to jest Mati. Jak widzicie, najpierw trzeba wszystko to zaplanować, rozstawić i jeszcze nagrać. Ale Krzysztof jest... Jakiej myśli? Jestem zawsze dobre myśli. No, uczy się od Pana Boga. Pan Bóg zawsze ma jakie myśli? Dobre myśli. Nie o niedoli, a o pokoju, więc ja też mam o pokoju, bo jesteśmy w pięknym pokoju. Mam na imię Mateusz. Jestem mężczyzną przed 50. Przyjechałem tutaj, aby z... Ja jestem mężczyzną przed 40, żeby nie było. Jestem dużo przed 40 jeszcze. Przyjechałem dzisiaj tutaj, żeby z innymi muzykami modlić się i żeby uwielbiać Jezusa. To jest po prostu przepiękne i zacne i chwalebne. Widzisz, że człowiek, który siedzi po waszej prawej stronie, mojej lewej stronie, za chwilę razem ze mną zaśpiewa pewną wyjątkową pieśń. Pewnie kojarzycie ją w wersji bardzo takiej spokojnej, związanej raczej z pokutą i z takim przyjacielskim spotkaniem z Panem Jezusem, ale jest też druga wersja, taka rozradowana, która wyszła przez przypadek. I na pewno zobaczycie na końcu tego filmu, na końcu całego vloga zobaczycie, jak razem z Mateo zatańczymy do pewnej wyjątkowej pieśni, którą kiedyś oni wymyślili. Gram, śpiewam, kurczę, modlę się, produkuję. Jestem wsparciem emocjonalnym, tutaj będę z wsparciem Matiego. No, wow. Dużo funkcji, wielka odpowiedzialność, więc się trochę spóźnię. Bardzo wesołe grono. Że na tym backstage'u jest tak, jak w telewizji pokazują, że po prostu każdy ma coś do powiedzenia. Gotowy przed graniem? Nie, tak jak zawsze. Piękny, mieliśmy piękny czas i graliśmy muzykę, która nie jest nam obojętna i graliśmy piękne pieśni i ja z przyjemnością słuchałem, jak chłopaki o tym, o czym śpiewam, grają. Mieliśmy po prostu spotkanie uwielbienia i cieszenia się Bogiem. Niech Wam się udzieli. Tutaj, jak obiecaliśmy, jest ten backstage'owy materiał, czyli z pieśni przyjaciela mam w innej wersji, która brzmi tak, jak... To jest znaczy tekst? To jest znaczy tekst? No, wiesz, przyjaciela to jest, mam. To jest pamięć komórkowa. Pamięć komórkowa, jak to było? To 18 lat temu. 18 lat temu. To było 18 lat temu, mnie na świecie jeszcze nie było. Dobra, daj się przyłączyć. Nie, no to ja nie mam przywać. Przyjaciela mam, co pociesza mnie. Uwaga. Gdy o jego ramię, co oprę się. W nim nadzieję mam, o tak. Uleciał cały strach. On najbliżej jest, zawsze. I zawsze troszczy się. I kto? Jezus! 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 Do zobaczenia, a resztę na tym materiale za tydzień.